imieniu wszystkich organizatorów, w imieniu Centrum Służby Rodzinie, ale także Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i także samorządowców, posłów, duchownych. I chciałbym poprosić o zabranie teraz głosu. Pani prezydent zacznie. Dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Czas świąt to czas, kiedy chcemy być z bliskimi. My zapragnęliśmy te święta spędzić z Wami. Dziękuję, że jesteście tu z nami i możemy wspólnie w dniu Wigilii świętować ten wyjątkowy czas. Ja bardzo chciałabym z tego miejsca przede wszystkim życzyć Wam jednego. Zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze i nawet jeżeli przychodzą trudne chwile, to jeżeli mamy zdrowie, to jesteśmy w stanie z tym sobie poradzić. I życzyć Wam nadziei, nadziei w lepsze jutro, bo wierzę, że ta nadzieja da nam szansę zmienić nasz świat na lepsze. Kochani, zdrowia, radości, szczęścia i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, jesteście naszymi bliskimi, dlatego jesteśmy tu wspólnie razem. Jesteśmy, ja jako prezydent postanowiłam i są ze mną moi dwaj zastępcy, więc faktycznie pokazujemy, jak jesteśmy wszyscy razem jedną wielką rodziną. Ja dziękuję za obecność parlamentarzystów, którzy również dzisiaj z nami tutaj są i przede wszystkim naszej ekumenii. Bardzo dziękujemy, że jesteście i wspólnie będziemy świętować tę wyjątkową Wigilię. Kochani, ja korzystając z okazji chciałam też podziękować. Nie zadziałoby się to wszystko, gdyby nie Centrum Służby Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przede wszystkim dziesiątki wolontariuszy i wszystkich, którzy wspomogli możliwość stworzenia tego wigilijnego dzieła. Chciałam bardzo podziękować i mam nadzieję, że te święta spędzicie przede wszystkim w zdrowiu, ale mam nadzieję, że zabłyśnie chociaż odrobina radości w waszych sercach, że możecie ją spędzić wspólnie razem przy tym wielkim wigilijnym stole. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę być z Wami znowu tutaj w ten dzień wigilijny, dzień radości, dzień spokoju i tego Wam bardzo, bardzo życzę. Dużo spokoju na święta, na cały nowy rok, ale przede wszystkim zdrowia. Zdrowia. Jeżeli będziemy mieli zdrowie, to zresztą sobie wspólnie, bo to jest ważne, że sobie poradzimy. Siła w wspólnocie i tą siłę dzisiaj wspólnie pokazujemy i ją dzisiaj prezentujemy. Kochani, jeszcze raz podziękowania. Przyłączę się do pani prezydent wszystkim tym, którzy dzisiaj tą Wigilię pomogli zrobić. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Zdrowych, spokojnych świąt i dobrego, zdrowego nowego roku. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja też przyłączam się do tych życzeń. Na początku chciałem serdecznie podziękować. Podziękować wszystkim w zespole Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, wolontariuszom, którzy wiele dni przygotowywali dzisiejsze wydarzenie. Kochani, jesteśmy tutaj razem, bo w tym szczególnym dniu, szczególnym, bo mamy Wigilię Bożego Narodzenia, chcemy ten czas spędzić właśnie razem. Ten czas to jest największa wartość, największa magia tych świąt. Czas, który możemy poświęcić bliźniemu, drugiej osobie, rozmawiając, ciesząc się tą chwilą, tą wspaniałą chwilą. To jest ten prezent, najwspanialszy prezent, który możemy sobie przekazać, którym możemy siebie obdarować. Gorących, wesołych, spokojnych, przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia. I jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować za to, że mogę być tutaj z Wami. Drodzy łodzianie, przyjaciele, okres świąt to okres wyjątkowy, kiedy dzieją się cuda i taki cud Bożego Narodzenia odbywa się właśnie tutaj, gdy jesteśmy razem. Spotkanie z drugim człowiekiem jest najważniejsze, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy jedną wspólną rodziną. I chcielibyśmy my, jako tutaj reprezentujący władze miasta, złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych świąt, żebyśmy dzisiaj byli wspólnotą, którą tworzymy nie tylko dziś, ale przez cały ten rok. Wszystkiego najlepszego i przyłączam się do tych podziękowań dla wszystkich wolontariuszy, którzy z potrzeby serca dzisiaj służą drugiemu człowiekowi i za to jestem Wam niezwykle wdzięczny. Serdecznie dziękuję i zdrowych, pogodnych świąt.
Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać nawet w najdalszych zakątkach tej sali. Szanowni Państwo, chciałem Wam w tym szczególnym dniu, w którym nikt nie powinien być sam, życzyć wszystkiego, co najlepsze, życzyć zdrowia, życzyć radości, życzyć tego, żebyśmy w każdym momencie mogli jako łodzianie, łodzianki po prostu być razem, cieszyć się tym dniem tak, jak to być powinno. Czasem o tą radość niełatwo, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że jesteśmy tutaj wszyscy razem wspólnie, pani prezydent, różni ludzie, którzy dbają o to, żeby to miasto było w możliwie najlepszym punkcie, którzy dbają o to, żebyśmy tworzyli tę wspólnotę i że jesteście wy i dzięki zaangażowaniu też dobrych ludzi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z Centrum Służby Rodzinie, że ten dzień jednak będzie radosny i po tej wspólnej wieczerzy wyjdziemy stąd z uśmiechami. Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego najlepszego na następny 2024 rok. Pozwolę się przyłączyć do tych wielkich podziękowań dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dla pracowników oraz Centrum Służby Rodzinie, dzięki którym to wydarzenie ma miejsce. Dla dziesiątek wolontariuszy, którzy się zaangażowali i przygotowywali te pyszne potrawy i dzisiaj one są na stołach. Dołączając się do fantastycznych życzeń, które zostały złożone, ja dołożę taką jedną jeszcze małą cegiełkę. Życzę wszystkim Państwu, aby otaczali Państwa ludzie dobrzy, którzy będą przekazywać Wam dobroć, dobrą energię i żebyście Wy każdego dnia mieli tą siłę, żeby odwzajemniać tą dobroć, którą otrzymacie na rzecz innych. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, jest taką tradycją, że na początku zawsze naszej wieczerzy wigilijnej odczytujemy fragment Ewangelii. Bardzo poproszę księdza Michała Makulę z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego o odczytanie fragmentu Ewangelii. Natomiast wszystkich Was poproszę, żebyśmy w tym momencie wstali, abyśmy chwilę się wyciszyli. Wiem o tym, że wiele chcielibyśmy sobie nawzajem powiedzieć, ale niech to będzie chwila naszej ciszy i szacunku do tego słowa, które zostanie teraz wypowiedziane. W tamtych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby w całym imperium przeprowadzić spis ludności. Ten pierwszy spis został przeprowadzony za Kwiriniusza, namiestnika Syrii. Udali się wszyscy, aby się zapisać, każdy do swojego miasta. Wyruszył także Józef z miasta Nazaret w Galilei do Betlejem, miasta Dawidowego w Judei, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się zapisać wraz ze swoją żoną Marią, która oczekiwała dziecka. A gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła i urodziła swojego pierworodnego syna. Zawinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, ponieważ zabrakło dla nich miejsca w gospodzie. W tej okolicy koczowali pasterze i trzymali nocne straże nad swoim stadem. Nagle ukazał się im anioł Pana i chwała Pana zajaśniała wokół nich. Ogarnął ich wielki strach. Lecz anioł powiedział do nich: nie bójcie się. Oto przynoszę wam dobrą nowinę, wielką radość dla całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. A oto znak dla was. Znajdziecie niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w żłobie. Natychmiast dołączyły do anioła liczne zastępy z nieba, które wielbiły Boga i mówiły: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. A kiedy aniołowie wrócili do nieba, pasterze mówili między sobą: chodźmy do Betlejem i zobaczmy to, co Pan nam oznajmił. Niezwłocznie poszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę położone w żłobie. A gdy je zobaczyli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecku. Wszyscy, którzy słuchali, dziwili się temu, co opowiadali im pasterze. A Maria zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w sercu swoim. Pasterze natomiast wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli,
jak zostało im powiedziane. Ja tylko powiem jedno słowo komentarza. Pan Jezus potrzebował pasterzy jako pierwszych apostołów. To są pierwsi ludzie, którzy objaśniają, co się stało w Betlejem i kim On jest. Nie szukał mędrców, nie szukał ludzi bogatych, nie szukał ludzi o rozmaitych kwalifikacjach, wybrał ludzi najprostszych, którzy byli w tamtym społeczeństwie na marginesie, odrzuceni. Jezus ich potrzebował. Ja wam bardzo życzę, żebyście o tym zawsze pamiętali, że Jezus was potrzebuje, bo chyba nie ma nic gorszego dla człowieka niż taki moment, w którym pomyśli, że nie jest już nikomu do niczego potrzebny. Więc choćby wam wszyscy na świecie mówili, że nie jesteście do niczego potrzebni, to Jezus was zawsze potrzebuje i to potrzebuje was jako pierwszych. A teraz poproszę księży biskupów, by pobłogosławili nasze jedzenie. Panie Jezu, jesteśmy na tym miejscu nie z powodu pierogów, nie z powodu barszczu, a nawet nie z powodu gościnności tych, którzy nas zaprosili. Jesteśmy tutaj z Twojego powodu. Świętujemy dzisiaj Twoje narodziny. Przypominamy sobie fakt, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. W związku z czym, Panie, bądź z nami, mieszkaj wśród nas i w nas. O co Cię serdecznie prosimy, dla Twojej chwały, chwały Twojego świętego imienia, naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa. Amen. Panie Boże, zastawiasz przed nami stoły, z których możemy napełniać nasze brzuchy, dawać ciału siłę do życia. Prosimy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, pobłogosław te dary, które nam ofiarowujesz i spraw, że w nich dostrzeżemy Twoją miłość. Amen. Najdrożsi, na naszych stołach jest tradycyjny opłatek. Zachęcam do tego, żebyśmy teraz wzięli ten opłatek i połamali się, ale z tymi najbliższymi nie sposób, żebyśmy wszyscy sobie mogli życzyć, wszyscy sobie życzymy jak najlepiej, ale żebyśmy ze wszystkimi mogli się uściskać. Ale ja myślę, że to połamanie symboliczne tym białym chlebem, który przypomina nam także o naszej życzliwości wzajemnie względem siebie, niech będzie tym uściskaniem się ze wszystkimi, także tutaj nieobecnymi. Będziemy w tym czasie, za co już bardzo dziękuję, słuchali także chóru i kolęd. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie. Wszystkimi znaki
Teraz, kochani, będzie najszybsza kolęda na świecie. Gloria, Gloria. Można szybciej wtedy jeść, ale nie, to chyba nie będzie zbyt dobre dla żołądka. Ale palcem w bucie przynajmniej można sobie poruszać na chwałę Pana Boga. Piosenka, kolęda pod tytułem Gloria, Gloria. Kochani, zaśpiewamy teraz wiązankę kolęd i chciałbym, żebyśmy wszyscy zaśpiewali taką jedną partię, mianowicie aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Tylko tyle, dacie radę? Spróbujmy, kochani. Aniołowie się radują, głośniej, pod niebiosy wyśpiewują. Mam nadzieję, że damy radę. Wiązanka kolęd. Ty się Chrystus rodzi.
Zaśpiewamy teraz kolędę Lulaj, że Jezuniu. Jest to jedna z najbardziej spokojnych kolęd, dlatego poprosimy Martę. I kogo jeszcze? Kto śpiewa z tobą, Marto? Nie ma Litki. Zaśpiewasz? Lulaj, że Jezuniu. Kolejna pastorałka pod tytułem Emanuel. Thank you.
Poprosimy teraz Elizabetę na chwilkę. Elizabeta pochodzi z Ukrainy i będzie za chwilkę tłumaczyła to, co powiem. Czy są tutaj osoby, które mówią w języku ukraińskim? Czy jest tutaj ludzie, którzy rozmawiają po ukraińsku? Podnieście ręki. Są osoby, które mówią po ukraińsku, bo nie wiemy, czy... Chcielibyśmy złożyć wam najserdeczniejsze życzenia od małego chóru wielkich serc. Chcielibyśmy wam pobożać wszystkiego najkraśniego od małego chóru wielkich serdec. I detegujemy wam następną piosenkę, która mówi prowadź gwiazd do nas. Następną piosenkę my posłyszymy wam prowadź gwiazd do nas. Możemy zaczynać. Prowadź gwiazd do nas. Następna kolęda to kolęda najbardziej popularna chyba na całym świecie. Cicha noc, święta noc. Sprawdzimy jeszcze, czy mamy wszystkich solistów. Mamy. Teraz najmłodsza solistka. Cicha noc. Nie mamy najmłodszych.
Cicha noc, święta noc. Mam nadzieję, że wam smakuje, jak gramy i śpiewamy dla was. Smakuje? Pokażcie, tak czy nie? Smakuje, dobrze. W takim razie jeszcze do rybki zaśpiewamy Hej Kolęda, hej! Thank you.
A teraz, kochani, pora na zaśpiewanie góralskiej kolędy. Hej, kolęda, kolęda. Oj, maluśki, maluśki, przepraszam. Oj, maluśki, maluśki. I kolejna kolęda, chyba już ostatnia dzisiaj w wykonaniu naszym, ale jeszcze tam następni wokaliści czekają. Kolęda pod tytułem Opłatek. Thank you.
Życzymy wam wszystkim, kochani, wesołych, szczęśliwych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, pa, pa. Pokiwajcie do nas, podobało wam się, czy nie? Ładnie dzieci śpiewają, czy nie?